Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami. Gdy będę tylko taką miała możliwość, jak najbardziej odpiszę do Was, jak najszybciej się tylko da. Kwestia cierpliwie poczekać. Mailuję na bieżąco w miarę możliwości, a dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie z zadania z przedmiotu badania operacyjne z zakresu wykorzystania narzędzia Solver. Tak jak widzicie, mam włączony tutaj arkusz programu MS Excel. Oczywiście tutaj jest akurat w starszej wersji, ale to faktycznie nie ma żadnego znaczenia w tym momencie do wyjaśnienia tego dodatku. Żeby w ogóle go uzyskać, a jak go nie macie w ogóle zainstalowanego, trzeba wejść narzędzia, opcje, nie, to nie było opcje, narzędzia, dodatki, przepraszam. I teraz wśród dodatków należy zaznaczyć Analysis Toolpack i dodatek Solver. Ten element Analysis Toolpack może od razu do Solvera nie jest potrzebny, ale to jest potrzebne do statystyki na analizę danych, na jakieś elementy analizy w ogóle danych statystycznych, krótko mówiąc. Ok, więc to już mamy. I teraz, gdy mamy powiedzmy do rozwiązania zadanie, przykładowo to jest na maksymalizacji zysku i wiemy, że dotyczy ono maksymalizacji dokładnie tutaj raczej przychodu całkowitego, bo są ceny jednostkowe, a nie zyski jednostkowe, to najlepiej sobie zaznaczyć na przykład w przypadku trzech zmiennych te trzy pola, gdzie będą zmienne decyzyjne, najlepiej u góry je nazwać, bo to wtedy czytelnie będzie w solwerze, w arkuszu wyników pokazane. Poniżej wpisać sobie te elementy funkcji celu. No i najważniejsze jest też zdefiniowanie, jak wygląda nasza funkcja celu. Albo robimy to tak, że to jest ta żółta razy to plus to razy to plus to razy to. Ewentualnie możecie zastosować taką funkcję jak ja, że to jest suma iloczynów. I co to oznacza? Że po prostu przemnażamy te x razy te liczby, które są poniżej. Odpowiednio to 0 razy 7, drugie 0 razy 10 i trzecia liczba 0 razy 8, będzie to wartość funkcji celu normalnie i teraz zobaczcie, jeżeli tu wklepię przykładowo jedyneczkę, to wartość funkcji celu prawidłowo pokaże mi 8. I teraz tak, jeżeli w naszym solwerze rozwiązujemy zagadnienie z optymalizacji, czyli minimalizacji lub maksymalizacji przy pewnych warunkach, to trzeba zapisać nie tylko wartość, powiedzmy zapis funkcji celu, ale również nasze ograniczenia. W jakimś, powiedzmy, takim starym materiale znalazłam czytelny sposób zapisania takiego programu w solwerze w ten sposób, żeby od razu łatwo było interpretować, odszukać się w arkuszu wyników, żeby łatwo dojść do takiej interpretacji. I teraz, jeżeli zrobimy tak, na przykład tutaj numer ograniczenia wypiszemy, tutaj kolejno nazwy tych ograniczeń i teraz to powinno być wiadomo x2 wpisane, nie wiem czemu nie jest, to tu wpisujemy to macierz A tych współczynników, które występują w ograniczeniach, czyli elementy pierwszego ograniczenia, elementy drugiego, które stoją przy x-ach. Odpowiednio można zapisać znak, to można faktycznie pominąć, ale łatwiej to powiedzmy nie popełnić błędu w zapisie w dodatku Solver. I teraz te ograniczenia mają być mniejsze od powiedzmy tutaj wektora wyrazów wolnych, czyli tych elementów, które stoją po prawej stronie każdego z ograniczeń. I co to jest, powiedzmy, to LHS? To jest najpewniej po angielsku, ale generalnie, zobaczcie, to jest tak zwane wykorzystanie. W jakim stopniu na przykład wykorzystano maszynę A? Bo jeżeli ja na przykład z ręki tu wpiszę 100, to oznacza, że maszyna A została wykorzystana na 100 jednostek i to jest na pewno mniejsze od 6000. Więc tutaj RHS to jest prawa strona ograniczenia,
ale my możemy to rozumieć jako zasób, czyli mamy jakąś maszynę, ile się jej wykorzystano środków i nie może to przekroczyć zasobu. Oczywiście, że nie musicie stosować tego oznaczenia LHS, RSH, to nie ma większego znaczenia. Można zastosować bez niczego, ewentualnie napisać, że to jest wykorzystanie, a to jest zasób. Można stosować tak samo język polski. No i teraz, jak to faktycznie należy zapisać w dodatku Solver, żeby to można było rozwiązać? Klikamy narzędzia, Solver. Jak widzicie, ja mam tutaj już wpisane wszystko, ale po kolei... Aha, jeszcze jedno. Właśnie, jak zapisać, dlaczego tutaj mi liczyło te 30? Bo znowu przemnażamy te x-y, które są zmiennymi decyzyjnymi, razy te elementy pierwszego ograniczenia i dlatego po przemnożeniu, jeżeli x3 wynosił 10, to mi wyskakiwała tutaj wartość 30, czy tam x3 wynosił 100, to przy razy 0,3 wynosiło 30. I tak samo tutaj też element jest przemnożeniem x-ów, wartości x-ów, które jeszcze są wyzerowane, z wartością współczynników z drugiego ograniczenia. Jeżeli tutaj też bym cokolwiek zmieniła, na przykład przy drugim na 1000, to zobaczcie, zarówno się zmienia wartość wykorzystania maszyny A, jak i maszyny B. Ja oczywiście z powrotem wracam do wartości wyzerowanej. I teraz jeżeli wejdziemy narzędzia, Solver, to w tym momencie trzeba po pierwsze wpisać, która komórka jest funkcją celu. Najlepiej, jeżeli ona jest jakąś formułą matematyczną. I musimy zdecydować, czy chcemy osiągnąć jej wartość najwyższą, najniższą, a może wpisujemy tutaj z ręki jakąś określoną wartość, do której dążymy. U nas jest typowa optymalizacja, tutaj jest maksymalizacja dokładnie przychodu, a nie zysku. Przepraszam. I teraz zmiennymi decyzyjnymi, jak zobaczycie, ja zaznaczyłam te trzy komórki X. Dodatkowo, oprócz tego, że zmienne decyzyjne mamy wymieniać, musimy zaznaczyć, że nasze zmienne decyzyjne są co do zasady nieujemne, czyli większe równe 0. Ok, ale teraz to chodzi o to, że w teorii mamy wszystkie zmienne decyzyjne nieujemne i dodatkowo nasza jakby stopień wykorzystania maszyn nie może przekroczyć RHS. Oczywiście ja mogę zaznaczyć po prostu pojedynczo, że na przykład ta komórka musi być mniejsza, zróbmy od tej komórki i każde ograniczenie wpisywać kolejno przez klikanie elementu dodaj. Jak najbardziej to można zrobić, ale jeżeli ograniczenia mają dokładnie ten sam znak, to można przeciągając po kilku komórkach zaznaczyć, że każda z tych komórek odpowiednio musi być mniejsza czy większa od prawej strony. Oczywiście można zastosować jeszcze opcje, jakie daje nam Solver. Najlepiej po prostu polecam, jeżeli tam coś w pierwszym momencie nie wychodzi, kliknąć przyjmij model liniowy. To znaczy taki, jak mamy w programowaniu liniowym, bo czasem mimo tego, że wpiszemy, że ograniczeniem jest to, że nasze zmienne decyzyjne mają być nieujemne, Excel podpowiada nam wyniki z wartościami ujemnymi. O co chodzi, nie wiem, ale jakoś dziwnie to wychodzi. Dlatego po zaznaczeniu tej opcji zastosuj model liniowy. Już mamy większą gwarancję sukcesu. I teraz, gdy mamy zapisany model, zawsze możemy kliknąć rozwiąż. Wychodzi nam jakiś zapis, gdzie albo możemy zapisać te wszystkie trzy raporty, jakie nam daje Excel, ewentualnie zachować te wartości początkowe i te raporty, ewentualnie jakieś pojedyncze wykonać. Nie trzeba od razu wszystkich trzech, ale najczęściej zaznaczamy rozwiązanie, zaznaczamy te trzy raporty. No i uzyskujemy, ja teraz weszłam w raport wyników, gdzie mamy w tym momencie zaznaczone, jak widzicie, dosłownie już ładnie napisane, że to mamy wartość funkcji celu. Po prostu generalnie pierwszy element to jest
wartość funkcji celu, ile wynosiła na początku przed optymalizacją, ile na końcu. Kolejny element nam mówi o tym, ile wynoszą poszczególne zmienne decyzyjne. Co tu jest wpisane, to zależy od tego, co wpisaliśmy w arkusz Excela, gdzie był solver, także mówię, polecam ten mój zapis, to jest bardzo czytelny. Jeżeli na początku były zera, a potem wyskoczyły te wartości. No i ostatnim elementem arkusza wyników mamy tak zwane warunki ograniczające. Jest zawsze wpisane, w jakiej komórce można znaleźć to ograniczenie. Jeżeli początkowo było na 6000 i 3000 i formuła była następująca, że te lewe elementy mają być mniejsze równe do prawych, to zauważamy, że jest zapis status wiążące i niewiążące. Dlaczego? Bo jeżeli ograniczenie jest wiążące, to oznacza, że nie został żaden zapas, dosłownie luz jest zerowy, czyli w pełni wykorzystano zasób maszyny A i nic jej nie zostało, dlatego ograniczenie jest wiążące, czyli jakakolwiek zmiana tego ograniczenia, czy też powiedzmy jego wzrost lub zmniejszenie spowoduje zmianę tego optymalnego planu. Jeżeli teraz maszyna B miała ograniczenie do 3000 wykorzystanie i oczywiście lewa strona miała być mniejsza od prawej, to w tym momencie ograniczenie jest niewiążące, a dlatego, że został luz na 1000. A więc tutaj został jakiś zapas i maszyna B została tylko wykorzystana na 2000 jednostek swoich. I teraz, jeżeli ograniczeniem jeszcze zastosowaliśmy, że każda ze zmiennych decyzyjnych musi być nieujemna, czyli tutaj jest definiowana nieujemna i na końcu było 0, 30 tysięcy i 0, to zarówno pierwsze, jak i trzecie ograniczenie jest wiążące, bo w ogóle nie przekroczono tutaj tego ograniczenia, że ma być większe bądź równe od zera, a więc tutaj jedynie ograniczenie na zmienną x2 jest niewiążące, bo jeżeli wymagaliśmy tego, że było przynajmniej 0, a wynosi wynik x2 30 tysięcy, to takie ograniczenie znacząco przekracza to minimum, które mamy i oznaczamy je jako niewiążące. Kolejno mamy tutaj, zobaczcie, raport wyników dotyczących wrażliwości, czyli tego, co będzie, jeśli się coś zmieni. A więc możemy zobaczyć to w ten sposób. Pierwszy element dotyczy wrażliwości, co się stanie z funkcją celu, jeśli komórki decyzyjne, czyli zmienne x1 i x3 się zmienią. Jest powiedziane, w jakich komórkach one leżą i ile one ostatecznie wynoszą i są tak zwane przyrosty marginalne. Przyrosty marginalne zawsze interpretujemy w ten sposób. Jeżeli z minusem, oznacza to tyle, że funkcja celu, gdy zwiększymy o kolejną marginalną jedną wartość, wielkość produkcji x1, to nasz przychód całkowity w tym momencie spadnie od minus 18. A dlaczego to tak dziwnie wygląda? Ano dlatego, że jeżeli zwiększa produkcję X1, które zdecydowaliśmy, że jest nieopłacalne, to w tym momencie prawdopodobnie będę musiała zrezygnować z produkcji innych dóbr, powiedzmy, jakby program mi się zmieni i przez to będę musiała zmniejszyć produkcję na przykład tego X2, co spowoduje to, że poniosę jakąś stratę. Niby coś zarobię na X2, troszeczkę zmniejszonym, ale przez to, że dużo kosztuje wyprodukowanie X1, no to stracę. Tak samo macie tutaj z komórką dotyczącą X3. Jeżeli w tym momencie zwiększę produkcję X3, to prawdopodobnie muszę się liczyć ze stratą na dodatkowe 7, jeśli oczywiście zwiększę tylko jedną jednostkę. Jeżeli będę chciała produkować przynoszącą stratę jakoś produkcję, powiedzmy, zwiększę sobie o więcej niż jednostkę, to proporcjonalnie o ile wyprodukuję, to o tyle razy 7 tracę na produkcji X3. I teraz mamy dwa warunki ograniczające na maszynę A i B. Co się stanie z funkcją celu, czyli naszą maksymalizacją przychodu. I teraz zasada jest taka, że jeżeli zwiększę, wszystkie przyrosty możemy tak rozumieć, że jeżeli zwiększę ograniczenie maszyny A o dodatkową jednostkę, czyli z 6000 będę miała 6001,
to zwiększy mi się w tym momencie możliwy do osiągnięcia zysk o prawie 50 jednostek pieniężnych. W przypadku maszyny drugiej ograniczenie wynosiło 3000. Jeżeli mnożnik Lagrange'a w tej pozycji wynosi 0, możemy to rozumieć w ten sposób, że zwiększenie zasobu maszyny B o dodatkową jednostkę, zawsze interpretujemy w wrażliwości o dodatkową jednostkę, to wartość zysku, czy przepraszam, przychodu całkowitego w naszym przypadku by wcale się nie zmieniła, ani by nie wzrosła, ani by nie spadła. Trzecim raportem, jaki możemy tutaj sobie zinterpretować, jest w tym momencie raport granic. I w tym momencie oznacza to tyle, że funkcja celu wynosi 30 tysięcy, ok. A żeby taka osiągnięta została wartość funkcji celu, to zmienne decyzyjne mają takie wartości. I żeby taka pozostała wartość i nie zmieniła się, to w tym momencie wielkość zmiennej decyzyjnej X1 musi być od 0 do 30 tysięcy. Jeżeli byłaby w innym zakresie, to w tym momencie w zakresie od 0 do 0, przepraszam, bo to nie zrozumiałe, bo oznacza to tyle, że i ma być 0 i nie może się zmieniać w żadnym zakresie od 0 do 0, musi być sztywno niezmienione. Tak samo wielkość zmiennej decyzyjnej X3 wynosi 0 i dolna granica i górna granica, w jakim może się poruszać zmienna decyzyjna X3, to ciągle jest 0, 0. I teraz tak, u nas zmienna decyzyjna X3 wynosi 30 tysięcy i żeby dane rozwiązanie pozostało nadal optymalnym, czyli się nic nie zmieniło, musi być między tą a tą liczbą i ostatecznie musi osiągnąć wartość 30 tysięcy, bo to gwarantuje nam wartość naszego zysku na 30 tysięcy, a to jest 300 tysięcy, dobra. Więc w tym momencie tylko sobie wytłumaczmy na koniec, o co chodzi z tą komórką 9,09 coś tam E-13. Oznacza to tyle, to jest taki zapis excelowski, że jeżeli sobie klikniemy na tą liczbę, a widzicie, to ona jest bardzo długa i ona oznacza tyle, że to jest 9,09 i tak dalej razy 10 do minus 13. Te e minus 13 oznacza, że to jest razy 10 do minus 13. Co to nam daje? Ano to, że ta liczba na pewno jest dodatnia, ale bardzo niewielka, bo ta pierwsza dziewiątka pojawia się faktycznie w zapisie ułamka dziesiętnego dopiero na 13 miejscu po przecinku. Także ten wynik wydaje się krańcowo niski i niech taki też pozostanie. Generalnie to nie jest totalny zero, ale to jest liczba bardzo bliska zeru, która ma granicę, może w zerze tak łatwiej by było powiedzieć. Także ja na tym kończę omawianie zadania. Jeżeli oczywiście Wasze zadanie dotyczy minimalizacji, to kwestia jest zmienić kryterium na minimum i tutaj należy wpisać te ograniczenia w postaci większości, mniejszości lub równości, klikając przycisk dodaj, tak jak tutaj widzicie. Można wszystko ładnie wpisać. Jeżeli macie problem z zapisem zadania tego z treścią i zapisu czy postaci standardowej, czy kanonicznej, polecam Wam po prostu obejrzeć inne moje filmy, które już wcześniej nagrałam z tego zakresu. Rozwiązujcie jak najwięcej tych zadań, to łatwiej będzie Wam korzystać z tego narzędzia Solver, bo po jednym zastosowaniu Solvera ja nie sądzę, żeby wszyscy rozumieli, jak on funkcjonuje. Także ja na tym kończę omawianie tego zadania. Gdy potrzebujecie ze mną się skontaktować, to mailujcie od razu na mail zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu pliki z zadaniami, a gdy będę miała tylko taką możliwość, odpiszę i rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Komentujcie wszystkie moje filmy, które Was interesują. Subskrybujcie kanał, może kiedyś się Wam przyda. Udostępniajcie poszczególne filmy swoim znajomym i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Także ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Rozwiązujcie zadań jak najwięcej, bo tylko to Wam będzie gwarantowało rozwiązanie zadania na egzaminie czy na zaliczeniu, czyli po prostu faktycznie sukces. Pozdrawiam.